Nigeria kontra Finlandia. Delikatnym faworytem Nigeryjczycy. Kairinen oddał pierwszy strzał meczu. Chukwueze teraz i ponad bramką. Okoye rozpocznie kolejną akcję Nigeryjczyków. Akcja jednak zakończona w rękawicach Radeckiego. Przejęcie przez drużynę z Afryki. Osimhen. Chukwueze. Dobrze uronan głową. Kamara. Pupki. Force. Wydawało się, że to temu Pupki będzie największą gwiazdą reprezentacji Finlandii, a tymczasem najlepszy do tej pory jest Glenn Kamara. Force! Tak jest! 52 minuta, 1-0 dla Finlandii. I rozpoczynają Nigeryjczycy od wybicia z autu. Osai Samuel. Finowie. Teraz mają 4 punkty na koncie. Chukwueze, Osimhen i broni niemalże z linii bramkowej. Łukasz Radecki, on jest dzisiaj niesamowity. Chukwueze, ależ podkręcił piłkę, ale poleciała ona w trybuny. Schüller. Próbował podać do skraba, przejęli jednak Nigeryjczycy. Osai Samuel, 84 minuta, coraz mniej czasu na to, aby odrobić te straty. Pięknie Radecki się wyciągnął i chwycił tę piłkę. Puki. Znowu Nigeria, Osai Samuel i wydawało się, że pokona Radeckiego. Finowie wreszcie wygrali na tych Mistrzostwach Świata i z dorobkiem 4 punktów kończą fazę grupową. Nigeria dzisiaj dość nieskuteczna, mimo że teoretycznie lepsza była na boisku Nigeria, to jednak Finlandia dzięki świetnej postawie Łukasza Radeckiego była w stanie to spotkanie wygrać. Temu Pukki zdobywcą asysty, Marcus Force strzelił bramkę, no a Glenn Kamara znowu w dobrej dyspozycji, 7,3 punktu, to jest jego ocena za to spotkanie. Z Nigeryjczyków najlepszy był dzisiaj Kevin Akpoguma. Na dziś to tyle, zapraszam na kolejne mecze.